Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Dzisiaj jestem w mieście Kushiro na Hokkaido i jedziemy do miasta Abashiri, które wychodzi na Morze Ochockie i zobaczymy kry. Abashiri jest mniej więcej 200 km stąd i zimą zawsze przypływają kry. Dotarłem do Abashiri. Jest zimno i śnieg trochę pada. Dzisiaj według prognozy pogody ma być minus 5 stopni góra. Minus 13. Na razie będę szedł w stronę centrum, bo dworzec Abashiri wcale nie jest w centrum. Jest trochę daleko, może 20 minut pieszo. Miasto liczy 35 tysięcy mieszkańców. To trochę mało jak na Japonię. Ja nie jestem tutaj pierwszy raz, bo kiedyś mieszkałem w mieście Kitami, może godzina jazdy stąd. Chyba pierwszy raz na szkolnej wycieczce byłem, w podstawówce, kiedy miałem 11 albo 12 lat. A potem czasem przyjeżdżaliśmy z rodziną. Ostatnim razem byłem tutaj 8 miesięcy temu. Wtedy przyjechaliśmy po prostu pooglądać wiewiórki, a nie zwiedzaliśmy miasta, ale wtedy też powstał krótki vlog. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to podam link do tego vloga w opisie, więc zapraszam po obejrzeniu tego odcinka. Wpadłem na pomysł, żeby przyjechać do Abashiri dlatego, że trasa kolejowa jest świetna, bardzo piękna, ale teraz jest rejs statkiem, który brnie w kry. Jeszcze Abashiri ma 2 albo 3 duże jeziora. Jeszcze w pobliżu jest Park Narodowy Shiretoko, który jest bardzo piękny. Więc moim zdaniem jest co zwiedzać, ale niestety położenie geograficzne jest tragiczne. I dla Japończyków to jest prawie koniec świata, więc mało osób przyjeżdża do Abashiri. Dobrze, jestem na miejscu. Tam jest morze i stąd odpływają statki. Jeszcze obok jest centrum dla podróżników i właśnie planuję tam zjeść obiad. To centrum nazywa się Michinoeki, czyli stacja po drodze po polsku. Jest w całej Japonii, ale każda stacja jest inna. Najczęściej są miejscowe pamiątki, restauracje i toalety. Niebieskie kary, które wygląda jak morze z grą. Myślę, że ogólnie niebieski kolor zmniejsza apetyt, ale normalnie smakowało. Tylko cena jest kosmiczna. Zapłaciłem 1350 jenów, czyli to jest mniej więcej 45 zł. I myślę, że gdyby nie było niebieskie, to by kosztowało 800 albo 900 jenów. Zapłaciłem dużo za sam kolor, ale przynajmniej jestem najedzony i teraz będę czekać na rejs. この地の果てでは水鳥がいつも自由に舞っている。ここでは誰もが海に見守られていて、波音の歌を
毎日生きている潮の香りを運ぶ。ひんやりとした海風を全身で受け止めて、じっと見つめ続ける水平線を銃を舞う白い鶴たちが lądzie. Rejs trwa godzinę i teraz jest 15. Mam pociąg na 16:17 chyba, więc teraz będę iść na dworzec. Dobrze, że się rozpogodziło, ale i tak zmarzłem. Odczuwalna temperatura to może minus 15 stopni na morzu. Ale bardzo mi się podobało. Jestem pod wrażeniem i chciałbym kiedyś tu wrócić. Bilet na godzinny rejs kosztuje 3500 jenów, czyli to jest mniej więcej 120 zł i na początku kupując go pomyślałem, że jest za drogi i że pewnie chcą zarabiać na turystach. Ale po rozpoczęciu rejsu od razu zmieniłem zdanie. To jest wspaniałe przeżycie. Jest naprawdę zimno i wszędzie jest lodowato i jestem pośród morza tak całkiem 360 stopni. Moim zdaniem ten rejs jest naprawdę warty ceny, więc jeśli ktoś ma zamiar przyjechać do Abasili, to gorąco polecam. Rejsy odbywają się od stycznia do kwietnia, o ile są kry na morzu. Codziennie jest 5 albo 6 terminów. Jestem z powrotem na dworcu Abasili i teraz mam chyba jeszcze 40 minut, więc będę czekać na powrotny pociąg do Ksiro. Przyjazd o 19:55. Trochę późno, ale dam radę. Mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał. Jeśli tak, to obejrzyjcie jeszcze inne vlogi z Hokkaido. Jest zimno. Nie mogę mówić.夜明けの大地は
霧に覆われてぼやけた緑が限りなく広がる。どこから始まるのかもわからぬような真っ白